Witam serdecznie, archiwum. Kontynuujemy naszą trudną przygodę. Czemu to wisi w powietrzu? Tak, to, tak, dokładnie, udawałam. No, dokładnie. Aha, ja mogę skręcać myszką! Kurwa, ja tego nie wiedziałam! To dlatego... Ej, co innego! Ej, ja mogę skręcać myszką! Dlatego ja tak dziwacznie skręcałam! Ja pierdzielę! Patrzcie! Mario Rage podkreślenie Mario dołączył Rage. Do grona foczkowych na akcję. No bo odwalała mi, no! Słowa. Dziękuję bardzo. Witaj w gronie subskrybentów. Ciesz się motkami, ciesz się ikonką w przyniku, ciesz się wieną subskrybenta na moim kanale. Witaj w gronie foczkowych gigażetów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Zasłużone. To była ciężka praca. Mogę tu wejść? Jak tu się idzie? Aha, w tę stronę, dobra, źle. O, ta kamera! Naprawdę? Po trzech odcinkach dopiero odkryłam, że można skręcać kamerą? Ale myszką, a nie tylko AD? Ale to jest takie trochę niestabilne, ale da się. Widzicie, mocno skręca. Spływaj, Potter! Spływaj, Potter! Dobra, to gdzie mamy teraz, kogo mamy jeszcze zebrać? Padma. Aha! Czekaj, jak ja biegnę tak, a potem zrobię myszką, to on zawraca! Kurwa, dlatego! Widziałeś Pottera na eliksirze? Muszę przytrzymać lewym przyciskiem myszy. Kojarzycie na przykład, jak w GTA 5, jak ktoś nie miał tej numerycznej klawiatury, to mógł sterować myszką auta, albo samoloty i tak dalej. To jest taki sam vibe sterowania. Przydałoby się tu posprzątać. Kotlety z sosem. Bardzo smaczne. O, bardzo smaczne. Pokaż. Tak, uwa, za wolno. Proszę bardzo. Tak mam. A, ruchy myszko! No, fajnie to zrobili, no. Witam. O, witam. Radzione są. No ale te myszku, to myślałam, że chodzi o te, no o, wiesz, o zaklęcia, a nie kurwa o sterowanie. Bo to trzeba, wiecie jak trzeba? Bo jak zrobię teraz tak, a to skręca mi, ale jak zrobię do tyłu, nie, on jakoś tak dziwnie zakręcał, ale tak, dobra, da się, no. Tylko dziwnie się tym steruje, bardzo... To jest zbyt mocne. Widzicie? On mnie czasami skręca tak, bardzo mocno. Tak. Słyszeliście to? Jak z tego, jak z... Boże, jak z tej gry. Wszyscy widzieli. Jak z Robloxa. Hej. Nie, nie było za pierwszym razem po propozycji. Akurat.
Trochę tam się jeszcze wydupiłam razy. Są. Myślisz, nie, bo inaczej jest, jak możesz kamerę ruszać, widzisz? A możesz tylko tak nim ruszać. Hej, Harry. Cześć, Padma. Parvati... Możecie później przyjść na spotkanie GD? Mamy się spotkać z profesor Trelawney. Ma zinterpretować mój sen. Oh. Dacie radę przyjść później? Nie wiem. Spotkajmy się na wróżbiarstwie, wtedy wam powiemy. Pa. Pa. O, cię osobnie boli. O co chodziło? Nie patrz na mnie. Padma zachowuje się tak od balu. Jest nadal zła, bo z nią nie zatańczyłeś. Nic nie mówiła. O Ron, dziewczyny rzadko mówią coś wprost. Powinnaś napisać książkę dla chłopaków o tym, jak myślą dziewczyny. Au. No dobra. Co jeszcze? Kto tam został jeszcze? A mamy tam pójść do nich, dobra. Co teraz mamy? Zgubiłem plan. Zapraszamy wszystkich do Gwardii Dumbledora. Proszę uważać. O Boż. Ale jestem zmęczona. W świecie, który coraz bardziej zdumiewa i wpływa w zakręt, potrzebujesz rytmu i Maturo, ile tu się idzie? Szczerze, mi lepiej się strzałkami chodzi. Idziecie na spotkanie? Aha. Jeszcze nie weszłyśmy. Ta ropucha Umbridge jest w środku z profesor Trelawney. Umbridge uwzięła się na profesor Trelawney od czasu tej głupiej inspekcji. Nie może mnie pan zwolnić. Jestem tu od 16 lat. 18 to dostanie fotel? Pierdolony debilu. Musiała się pani tego spodziewać. A to Mendel. Zajęcia z wróżbiarstwa zostały. Czy ruda, Boże. Biedna profesor Trelawney. Przyjdziemy na spotkanie GD. Pokażemy tej wrednej Umbridge. Ruda, nie ruda. Różowa pinda. No ładnie wygląda, no. Kto tam jeszcze został? Zachariasz. Smith. Ciągle zapominam, że nie mogę wyjść escape'em, tylko tabem. Ej, a czy do Hogwarts Legacy jest już mod, który dodaje na przykład postaci z Harry'ego Pottera? Podmienia, po prostu podmienia wygląd? Hasło? Parszywy kundel. Gdzie
Chciałabym go nie brać, ale niestety. Pierdolony debil. Doskonały dzień, Nana. To jeszcze nie wszyscy. Sprawdź na mapie. Znajdziemy tam resztę. Myślę, że... Pilność w nauce. Myślę, że Ron mógłby tak gadać na swoją różdżkę. W drugiej części. Nowoczesna edukacja. Potrzebny mi eliksir wigenowy ze szpitala. Okej. Te kurwa przenieść. No właśnie... Najgorsze jest to, że właśnie tutaj musimy wszystko za innych robić. Aha. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Ej, pytanie, pytanie, mam pytanie, mam pytanie, mam pytanie. Czy jest już mod do Hogwarts Legacy, który podmienia postaci? Albo schody inne robi. Nie, schody to nie, raczej wątpię. Jak myślisz, ile jest tajnych przejść w Hogwarcie? Tak, w jedynkę. Jedynkę przeszłam. Dobrze. Rozejrzyjmy się za eliksirem dla Zachariasza. Dwójkę mam teraz jestem w trakcie. Tylko długo nie grałam. Muszę wrócić. Jest tu! Mam go! Wracajmy do biblioteki i dajmy go Zachariaszowi. Czemu to się podświetla? Aż ja sobie wpiszę, poczekajcie, muszę aż zobaczyć. A Incendio, dobra. A jak się wpisywało Incendio? Aż mi gardło zdarłam sobie. Hogwarts, multiplayer at Hogwarts. Nie ma. A dziwne, myślałam, że może właśnie już podłożą te postaci.
No będę teraz grać w Gothica, wracać do tego. Jak się incendio opuszczało? Ruch posuwisty. Incendio! Dobra już. Dobra, to teraz musimy wrócić się do Zachariasza. Ale mi gardło boli. Aż dziw, że Dawid nie zszedł do mnie. Dałoby się tu posprzątać. Kotlety z sosem. Jezu, ona się zachowuje jak stary. Przydałoby się tu posprzątać. Ja żałuję, że w Simsach nie mam takiego Hogwartu, bo zrobili okej. Bo zrobili... Aha. Bo zrobili faktycznie... Pilność w nauce. Bo zrobili faktycznie magię, ale jakby to nie ma trochę tak... Fajnie byłoby, jakby była szkoła, żeby można było coś takiego podobnego zrobić. Myślałam, że szara dama jest lepiej wychowana. Gdy wejdziemy do biblioteki, postaraj się być miły dla Zachariasza, Ron. Proszę. Skończyłem wieki temu. Teraz muszę się dowiedzieć, kiedy umarł prawie bez głowy Nick. Jesteście z Gryffindoru, to wam powie. A jak się dowiemy, to przyjdziesz? Tak, tak, tak myślę. A, Harry Potter, szukałeś mnie? Sir Nikolasie, powie nam pan, kiedy umarł? Nie pamiętasz? Byłeś na przyjęciu z okazji 500. rocznicy mojej śmierci. Tak, w drugiej klasie. To znaczy, że pan umarł w 1492. Wiedziałem, że zapamiętasz. Z jakichś względów wszyscy pytają o datę mojej śmierci. To chyba znaczy, że myślą o urządzeniu przyjęcia. Sir Nikolasie. Dobra, Zachariasz. Sir Nikolas zmarł w 1492. Tak, myślałem. O Jezus. Znaczy, że wiedziałeś? No więc spotkanie GD jest na 7 piętrze. Musisz tylko pomyśleć o spotkaniu GD, a znajdziesz pokój. Dobrze, do zobaczenia. Jezus, Zachariasz jakiś taki przywalony jest totalnie. Colin? Zachariasz był. Dobra, słuchajcie do Colina. Jeszcze kilka osób mamy. Ale dziwne, bo my z Angeliną gadaliśmy i ten. Dzień na naukę. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Witam. I o zdrowie pytam. Ale fajnie to zrobili. Jestem ciekawa właśnie, jakby zrobili w Hogwarts Legacy takie schody. Tak, tak. Potr śmierdzi, a potem płacz wojna. Jezu, czarodzieje są wredni. Nie, to nie ten. Obrazy są tylko zmarłych ludzi. Co wyrabia Colin? Cześć, Colin.
Co robisz? Chciałem zrobić zdjęcie ślizgoną, jak zaczepiają pierwszaka, jako dowód. Ale wrzucili mi aparat na dach. Nie martw się, Harry go ściągnie. Naprawdę? Dzięki, Harry, byłoby super. Jest na górze. Jak go zdejmiesz? Ha, na pewno wymyślisz coś. Cześć, baranik. Ja pierdzielę, Hermiona. Nie martw się, Harry to zrobi. Fajny pomysł, naprawdę. Okej. Reparo! Może pomóc? Świetnie. Ała. O, reparo. O! Czekajcie, wrócę się. A Hermiona nie, bo ja nie jestem wybrańcem. I głównym bohaterem. Gdzie ten znak jest? Tu. W jaki sposób mam zdjąć ten aparat? Musisz się jakoś dostać na tę półkę. A... Kto sadzi te rośliny? Pomożemy. Incendio! Pomóc ci? Incendio! Nic nie zatrzyma Harego. No ale... Akcjo! Aha. Tam jeszcze coś jest, ale zaraz przyjrzę się najpierw. Garo? Znaczy ja robię klawiaturą, ale... Ja wiem, tylko chcę coś zobaczyć tutaj. A te ławeczki nie stawiać na tych znakach trzeba? Mi się wydaje. O. Reparo. Tego się nie spodziewaliście. O Boże. Muszę zobaczyć, bo tam mieliśmy jedną tą. Weasleyów. O mój Boże, no nie, no. O, to mogę też wejść. Co to jest? Ten rogogon mało mnie nie pożarł. W tym roku nie ma smoków, nie licząc Umbridge. Czarny koniec chyba pierwszych... Ale w
książkach też, pamiętaj, książki też stawały się mroczniejsze, nie? Z czasem. Aha, tu nie wyjdę, dobra. Dupa blada. Czy to ten nowy raz? Tak, dokładnie. Czyli jednak muszę tutaj. Ja wiem. O Boże, naprawdę. Cześć, nie, no my... Not my daughter, you bitch. No. Kurde, no. To ja nie mogę tam pójść? Chyba bez sensu. Kurde. Mam problem pewien, bo zobaczcie, jak ja mam tam... A może ja muszę to naprawić najpierw? Czekajcie, może sprawdźmy tutaj. Boże, biedny Harry. Pokazali ścieżkę? Tam przy krzaku, okej. Tak, proszę, po drugiej stronie w sumie. Ciekawe, czy... Depulso! Wingardium Leviosa! Seriously. Pokaż. No, zrobimy tak.
Ale chyba są różne drogi, chyba mi się wydaje. Nieźli jesteśmy, co Harry? O kurwa. No właśnie nie wejdę tutaj teraz. Widzisz? Ja to muszę naprawić najpierw. Wspinaj się, Harry. Ale super. Szkoda, że nie mam swojego aparatu. To trzeba wykminić. Tu trzeba naprawić jakoś z innej strony, potem to obejść. Nie, tu jest, dobra, widzę. Świetnie, prawie się udało. O Jezus, prawie spadłam. Dobrze, że tu nie da się spać do końca. Ja wam naprawiam ten internet, a nie że rwę, debile. What the fuck? Mogę to podnieść w ogóle? Stanę tu, żeby złapać. Dobrze, Harry! Spróbuj użyć Wingardium Leviosa, żeby nam go podać! Mam! Harry, rządzisz! Co tam, że spierdzielił się z kilkudziesięciu metrów? Chciałem powiedzieć, że już parę już nie działa. Nie, wszystko jest git. Ej, widzisz, wszystko jest git. Wow, Harry! Dzięki! Jesteś super! Chciałbym tak umieć rzucać zaklęcia. Muszę powiedzieć Denisowi. Harry Potter pomógł mi odzyskać aparat. Denis będzie zazdrosny. Harry, mógłbyś mu opowiedzieć, jak zdjąłeś mój aparat? Może Harry powie Denisowi, jak przyprowadzisz go na GD. No jasne! Nie opuszczę żadnego spotkania. Harry, będziesz świetnym nauczycielem. Po prostu wiem! Przyjdź do pokoju życzeń na siódmym piętrze. Dobrze, przyjdę. Mogę przynieść aparat? Nie! Pewnie nie. Nie chcemy zdjęć tajnego spotkania. Nie przyniosę go. Super. Świetnie. Dzięki. Harry, do zobaczenia. Cześć! On jest taki kurde... Chyba zjadł za dużo czekoladowych żab. A jego brat jest jeszcze gorszy. No cóż, przynajmniej obaj wierzą Harremu. Potrzebujemy jak najwięcej osób po naszej stronie. Jeszcze 4 osoby. Din. Oho. O nie. Dobra, idź, idź. Won. Kiery od czary ognia jakoś średnim podeszły. Czara ognia w ogóle jest gówniana, a ta część jest ogólnie spoko, bo jest zamek, po którym można chodzić. Ale pod kątem sterowania to jest to gówno. Wesley jest niedorozumieniem.
O, tu jest to miejsce, gdzie chyba... Harego witali z góry? Czekaj, nie pamiętam kogo tam. O, a tu jest ten składzik Snape'a. Przypadkiem nie jest. O, tu. Spadaj, Potter! Żegnam. Praca domowa dla Binsa na historię magii? Tak. Mam wymienić to jest jakby GPS. Sprawdzałem w historii Hogwartu, ale nie znalazłem. Nie pamiętam nawet, że Bins mówił o gargulcach. Jest taki nudny. Mogę pożyczyć notatki, Hermiono? Nie. Cudownie. Dacie znać, jak wszystkie znajdziecie? Byłoby o Boże. Super. Tak, dobrze. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie, ale tylko niektóre mówią. Czekajcie. A gdzie są ci te gargulce? Bo ja nie wiem. Tu chyba gdzieś jest mówiący gargulec. Tu jest ten. Byłeś ostatnio na przesłuchaniu. Się zamkniesz. A co mam zrobić z nim? Aha. Czy potrafisz mówić? A normalnie twoi rozmówcy nie mówią? Zazwyczaj nie rozmawiam z gargulcami. Zapewne gargulce są ci za to wdzięczne. Dzięki za rozmowę. Chodźmy. Okej. Okay. Mamy jednego. Wiem, że drugi był w drodze... Stąd jak przyszliśmy? Nadal wypatrujesz gargulców? Tak. Wiem, gdzie jeden był. Nie w tę stronę. Wszystko gra? Hej. Całkiem mu odmiło. Idź już. Lista uczniów? O! Zerknijmy na nią. Reparo! Dobra. Tu coś mamy? O nie! Nie no. No tutaj nie można powiedzieć, że Harry Potter jest lepszy od Władcy Pierścieni. Oj, nie. Władca Pierścieni to jest arcydzieło. No. Pod kątem fabularnym i światem wiadomo, że nie każdemu może się podobać, ale sam fakt, że został stworzony oddzielny język i te postacie i wszystko, cała historia, cały świat został stworzony, to jest... Nie wiesz czasem, gdzie są pozostałe mówiące gargulce? Nie widziałem gargulca od czasu, kiedy zniknął ten z cokołu. Co się z nim stało? Jakiś rok temu wleciał tu chłopak, bo aha, ścigał go smok. To zbiło mojego przyjaciela z nóg. Przyjdźcie jeszcze ze mną pogadać. To świetne miejsce na piknik. Przychodźcie, kiedy chcecie. To nie była twoja wina. Czy one wszystkie są stuknięte? Gdzie może być jeszcze? O, tu. Ty jesteś Harry Potter, prawda?
Aha, myślałam, że do tego mogę podejść. Mam nadzieję, że w tym roku ligę wygrają tajfuny. Znaczy, bo nawet pod kątem obiektywnym, jakby porównać świat w wielu kwestiach, to Lotr bije Harry'ego Pottera na głowę, nie? Ale komuś może się podobać bardziej Harry Potter, bo jest na przykład w naszych czasach. Inaczej, pod kątem pisarskim, pod kątem kreacji świata, no to no tutaj to Lotr wygrywa. Jakby w Harrym jest za dużo dziur logicznych. Kto jest większe? Dzik Pottera czy Gemba Granger? No grana z niej. Ktoś powinien ją nauczyć. Ja bym przywalił atakiem za takie teksty. Znaczy w naszym świecie o to mi chodzi, no w naszym świecie. Ale to nie ma znaczenia. To, że oni nie rozmawiają, nie znaczy, że film jest zły. A to, że Legolas w ogóle z nimi nie rozmawiał, to Legolas w ogóle był wycofany. Ciamankej. No i gdzie jeszcze jest ten jakiś gargulet? Boże, nie muszę teraz myślę łazić w kocie. Tak, właśnie to cały czas to robię. Reparo! A nie wiesz tego, może jesteś po prostu walonym mugolem i ze mną możesz tak gadać. O, kojarzę, tutaj chyba Snape nas prowadził. Czemu Harry ma gniazdko? O, o, oj, oj, oj. Potter, po twoich nieudanych próbach oczekuję od ciebie 12 cali pergaminu na temat właściwości kamienia księżycowego. Ale ja mam mnóstwo pracy domowej. Potter, ocena niższa niż zadowalający spotka się z moim niezadowoleniem. Jest mi Vernon. Tylko tego mi było trzeba. Co za dupę. Mogliśmy do niego nie zagadać. Potrzebujesz. Możesz sprawdzić w bibliotece. O, dobra, czekajcie. Chciałbym być w drużynie Quidditcha. O. Pana zabierze mnie na mecz Irlandii. Już nie mogę się doczekać. Baron. Siema, panciuszka. Hola, bebe, como estás bien? Nie pamiętam, jak się odpowiadało. Tam była mowa o tym, że wcale nie mogliby polecieć na orłach, że to wcale nie byłoby to tak możliwe. W naszym pokoju jest dużo nowych rzeczy do obejrzenia, Harry. Nie chodzi mi o to, że miałby górować, w sensie zależy. Pod kątem historii świata ja na przykład wolę Harry'ego, bo jest bliższy temu naszemu światowi, no nie? Natomiast pod kątem... Incendio!
Natomiast pod kątem jakby... Teraz będę, no to by oczy widział, no. Cały dzień. Czym idziemy? Aha, super. Chciałbym być w drużynie Quidditcha. Byłbym świetnym pałkarzem, nie uważasz? Co tu robią w ogóle te? Cześć. Hej. Ojojojojojoj, co to jeszcze? Reparo! Pod kątem fabularnym... Czemu on mnie obserwuje? La 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 la... Gdzie mogą być? Gdzie mogą być te? Chyba nie w budynku. Raczej na dworze. A Boże. O, cześć, pan Dziuszka, przepraszam. Ale cóż, z profesora Umbridge rzeczy mają się dużo lepiej. Zobacz, jakim Potter jest oszustem. Cześć. Siema. Tu nie będzie. No nie mogę, no. Gdzie one mogą być? Szczerze, eksplorowanie w tej grze wcale nie jest spoko sprawą. Przez sterowanie. O! A ja nie podeszłam, żeby zbadać. Fak. Wtedy w tam w lochach. Duby smalone. Co to jest? A tutaj. Ja pierdzielę, zaraz mnie rozdupi, zaraz mnie rozdupi. Do wypracowania potrzebujesz książki. Magiczne wywary i eliksiry. Witam. Tu gdzieś może. Spróbujmy do wiaduktu dojść. Może coś na wiadukcie? Pilność w nauce. Możesz wejść, panie Potter. Młody łycz, więcej nic. Te rgulce mogą być gdzieś na, gdzieś na starcie. Może w tej wielkiej sali? Nie. Pobaw się ze szlamą. Witaj. To su... Nie, to nie. Boże, muszę teraz na oko. Ron, złość! Może tu gdzieś będą?
Zamknij się. W wieży zegarowej. Chyba nie. Miałam tam iść w ogóle, ale szłam gdzie indziej. Sprawdźmy tutaj. Może tu, chociaż nie, ja nie pamiętam, żeby tu było, jak byliśmy ostatnio, ale sprawdzimy. O, matuchno. Nie. Aha, ten śpi. No. Nie po schodach jest dechę. Skitrany balkon, ale o jakim ty balkonie mówisz? Czekaj, bo może... Kurde, tak ładnie tak zaśpiewał jakiś, czy nie wiem, coś gdzieś usłyszałam, poza chyba tutaj. Że mi się przypomniała... Kojarzycie chyba najsmutniejsza melodia miłosna, czy coś takiego? Czy śpiew najsmutniejszy? I to był śpiew ptaka, który nawoływał samca. A był ostatnim ptakiem żyjącym na ziemi. Dobrze, że zostałem przydzielony. To była ostatni raz, wiesz, kiedy ten, nie? To był na wyginięciu. Mam nadzieję, że Umbridge zabroni Gryffindorowi wszystkiego. Czas najwyższy. Wesley jest naszym królem! Zawsze puszcza kafę! Chodźmy na następną lekcję. Przeznaczyłam o to. Nie, my jesteśmy tutaj. Dobra, czyli to musi być... Tu. No tu są gargulce, ale gadaliśmy z nimi. Hej, spójrzcie na widok, wspaniały. Tu był jeden, ale spadł. Podczas walki ze smokiem. Chyba, że zamię Isedio. Dobra. Tu. Profesor Umbridge go ustawi. Nie były gargulce tutaj. Nie. Tylko te były. Pochodnie, dobra. No to idziemy naokoło znowu. Korzystaj z życia, aby rymować i niczym się nie przejmować. Źle poszłam. Tu! O, ja z nich nie lubię. O, ona się łączy faktycznie. Pływające sosem pycha.
Ale one będą na dole wieży zegarowej, czy nie? Chyba nie. Najpierw spójrzmy na zewnątrz. O! Mamy. Chyba tutaj? Nie, to nie one. Jezek, oni sobie wycierają mordę tym, właśnie tym, że są ze Slytherynu, nie? Tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Chodźmy na następną lekcję. Coś tam jest? Nie, tu nie pójdę. Zaraz znajdziemy. Mówisz, że na górę gdzieś? Idź na górę? Dobra, to idziemy na górę. Gdyby jakieś wskazówki były. Znajomości. Szkoda dla tych z gorszym pochodzeniem. Lel. Porucz biuro. Moje się złamało. Trzecie w tym miesiącu. No to nie jest balkon. To nie ma balkonu. Czekajcie, a gdzie tu się... Gdzie indziej? To jest wieża z zegarem, ale to jest ta? Ojej, wiesz co? To ja teraz nie mam jak zerknąć. Poczekaj chwilkę. Na razie muszę tutaj... Cześć. Możesz tutaj na czasie wysłać. Zastanawiam się... Jakie zaklęcia mogą nam pomóc? Aj, co tu się jest? Biedny stary Potter musi być taki zdenerwowany. Ale tam dalej to jest... Cieszę się, że profesor Snape jest głową naszego domu. Wyobrażasz sobie, jakby to było z tą wiedźmą McGonagall? No, możesz mi powiedzieć, no. O kurde, który to był plac? Dobra. Ale nauczyciele są spięci. Myślisz, że to przez Umbridge? Normalnie super. Zestresowani nauczyciele. Tylko tego brakowało. O! Reparo! Idziesz na Quidditcha? Nie, nie mogę. Hej, Harry! Poczekaj, wejdę tutaj sobie najpierw. Tutaj sobie zobaczymy. Masz je? A nie. Aha, okej, okay, tu nie, tu jest... Potter zawsze się tak zachowuje? To świr! Jezu, ile tu jest ślizgonów? Gdzie to jest? Gdzie jest ten... wybrukowany dziedziniec?
2. Dobra. Czyli w drugą stronę. Cześć! Co teraz mamy? Zgubiłem plan. Świry Potter! Tak, tak. Hej, jak zdobyłaś tą grę? Wiesz co, ja dostałam od widza. Polską wersję pudełkową. O. O, ale można przecież ją kupić na Allegro. A gdzie dokładnie bym? Doskonały dzień na naukę. Głupoter! Głupoter. My nie naprawialiśmy tych gargulców przypadkiem. Znowu ktoś rozwalił. Reparo! Reparo! Oj, nie wiem, która. Nie, do niego to nie są one. Gargulce to są tylko świnie. Może pomóc. No dobra. Cieszę się, że profesor Snape jest głową naszego domu. Wyobrażasz sobie, jakby to było z tą wiedźmą McGonagall? A tędy? Sprawdźmy. Co tu jest? Czekaj chwilę. Co tu jest? No nie wiem, co tu jest, bo nigdy to nie było. O! Przepraszam, ale... Jest, dobra, nie ma sensu. Zanim tu zajdziemy, to minie. Biegniemy. Biegniemy, Harry Potter, biegniemy. Biegniemy. No bo wracam się, bo po co miałam tam iść, skoro tam nie ma gargulców. Tak. Gdzie ja minęłam gargulców? Wesley jest naszym królem, zawsze puszcza kafę. Byłeś ostatnio na przesłuchaniu. Ślizgoni to mnie do rozwoju.
chyba już nie mógł zrobić z siebie więcej. Gdzie? Niby ten regulet. Powinni zacząć reformę edukacji. Przecież to tempaki. Chodźmy na następną lekcję. Serio poszła do końca? O Jezu, czyli ja nie dotarłam do niego. Boże. Byłam pewna, że tam już nic nie ma. Cześć. Szukamy mówiących gargulców. Umiesz mówić? Tak. Świetnie. Cieszę się, że tak myślisz. Mogę o coś zapytać? Jesteś zadowolony ze swojego życia? Nie. Wolałbym patrzeć na południe. Chodźmy. Może z kimś porozmawiać i spróbować go przenieść. Tak. Umieśćmy go w gabinecie Umbridge. Miałaby za swoje. Chociaż z gargulcem bym się nie zamienił. Trzymamy, jeszcze dwa. Ciekawe, gdzie są. O, czy jednak wiemy, ile gargulców. Ej, no, co jest? Czyli on wie, ile jest gargulców. A mieliśmy sprawdzić, ile jest gargulców. Mówiące gargulce dla Beansa. Dobra, czyli tak. A mówili, dobra, czyli tak. Umbridge. Wieża zegarowa, tutaj. Dobrze, że zostałem przydzielony do Slytherinu. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie, ale tylko niektóre mówią. Oj. Bo tu jest skręt, Boże. Nadal wypatrujesz gargulców? Zamknij się, Harbiona, błagam cię. Gdybyśmy jeszcze zboczyli z trasy, rozumiem. Ale my nie zboczyliśmy z trasy, my cały czas ich szukamy. Nie zapomnij. Musimy znaleźć mówiące gargulce dla Beansa. Kotlety z sosem. Bardzo smaczne. Masakra. Ale jestem zmęczona. Okej, gdzie gargulec tu jest? Chodźmy na następną lekcję. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie, ale tylko niektóre mówią. Tyry. Nowy subskrybent! Kylo 92 XD dołączył do grona foczkowych. Kylo, dziękuję bardzo, Kylo. Witaj w gronie subskrybentów. Ciesz się matkami, ciesz się kongowszniku i ciesz się mianem subskrybenta na moim kanale. Witaj w gronie foczkowych gigantów. Dziękuję za subka pierwszego na tym kanale. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaufanie i dziękuję także, no cóż, za dorzucenie cegiełki do partnera plus. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Buź Dawidka. Dawidek nie śpi. Miku, gdzie to jest? A wiem gdzie chyba. Przy krytym moście chyba mi się wydaje. Albo mi się tylko wydaje. Ale może mi się nie wydawać. Mam wrażenie, że go mijałam wtedy. Mam wrażenie, że go mijałam. W porządku, Harry? Dawid, kurwa, zamknij dupę. No zaraz mnie rozbudzi. Czyli tu nie ma. Nie ma tutaj, serio? Cześć! Hej! Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Jezus Maria, nie wytrzymam zaraz! Gdzie ten wolony gargulec jest? Mmm.
To nie ten dziedziniec. Boże, Miku! Dobra, no to zaraz w takim razie zostaje... Będzie skrzydło szpitalne i... O! Skrzydło szpitalne i... O! I... Chodźmy najpierw do tej, do Umbridge. O, tam. Jezu, mi się pchają wszyscy, Boże. Kotlety z sosem. Pyszności. Wyglądał trochę jak 40-latek z boku. Przydałoby się tu posprzątać. Przydałoby się tu posprzątać. Dobrze, bo przytanę Kylo, Kylonie Kylo. O, widzisz, a chciałam być taka bardziej znawczyni. Fuck. Kylo, zapamiętam. Arr. Dobra, tędy. Incendio! Widzicie, teraz mi ładnie incendio wychodzi. Do jej do klasy czy do gabinetu? W sumie w to samo miejsce chyba idziemy. Cześć. Daj się zjeść. Nie zapomnij. Musimy znaleźć mówiące gargulce dla Binsa. Chyba tak, no. Fajne są te stópki. Kurde, nie wierzę w to. To jest takie gubiące. Jak nagle ci się perspektywa zmienia. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie, ale tylko niektóre mówią. Który most? Jest. Potrafisz mówić? Puk, puk! Kto tam? Ćwir, ćwir! Co ćwir? Przepraszam, nie wiedziałem, że rozmawiam z sobą! Aha. Czy wszystkim gargulcom odbiło? Nie idźcie! Znamy mnóstwo dowcipów! Ile jeszcze? Super! Został nam tylko jeden. To teraz chyba do szpitala. Koło szpitala? Tam nie byliśmy. Beka. Ale beka! W porządku? Nakręcam okazję. Czwarte piętro, balkon przed skrzydłem szpitalnym w lewo. Właśnie, tam idziemy. Au. Teraz mój boloznawstwo. I teraz tam musimy iść, dobra. Będziemy. Ja wiem, tylko właśnie nie widzieliśmy, gdzie on jest, nie? On jest przed skrzydłem szpitalnym. Patrzcie, ale zobaczcie, że tutaj się nie ładuje tak wszystko jak w Hogwarts Legacy. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie zapomnij. Musimy znaleźć mówiące gargulce dla Binsa. Duby smalone. Duby smalone. Nowoczesna edukacja. A to nie. Musimy mieć oczy i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie w Hogwarcie. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Oła. Myślę, że normalnie by się tak nie powtarzała. Bo raczej wiemy, co robimy w danym momencie, no ale... Doskonały dzień na naukę. Nadal wypatrujesz gargulców? Jezus Maria Hermiona, zamknij dupę! Musimy znaleźć mówiące gargulce dla Binsa. Reparo!
Czy jest jakieś zaklęcie, żeby się zamknęła? Potter śmierdzi. Czemu oni są tacy... Ej, a ja mam mydło z napisem Potter śmierdzi. Cześć. Tu? Cześć. O! Przepraszam, umiesz mówić? Nie! Właśnie coś powiedziałeś. Nieprawda! To kto to był? Ona! Ta tam! Ta nastroszona! Nie jestem nastroszona! Ron, prawda? Nie. Dziękuję no, bardzo, Kylo, za subka! Za dwa subki rozdane, bardzo dziękuję! Kylo, kurde, ale one się nie wliczają! Tier 1, sub to Annica 80. Ale one się nie wliczają! O nie! Ale dziękuję bardzo! One się nie wliczają niestety do Partnera Plus rozdawane i... rozdawane i Prime, ale i tak dziękuję. Kylo 90. Dziękuję bardzo. Pawik, Annica, witajcie w gronie subskrybentów. Cieszcie się młotkami, cieszcie się ikonką przyniku i cieszcie się mianem subskrybenta na moim kanale. Witajcie w gronie. Poczekaj, Gigaszatow, dziękuję bardzo. Kylo, za rozdanie dwóch subków. Dziękuję. Tak, bo ludzie myślą tak. Właśnie, a problem w tym, że niestety to tak nie działa, nie? Więc jeżeli ktoś chce wesprzeć, to sub tieru drugiego lub trzeciego, najlepiej to trzeciego, bo wtedy jest najwięcej, bo tieru drugiego to jest jakby dwa punkty, a tieru trzeciego to jest sześć punktów w ogóle, więc jak, tak jakby sześć osób zasubskrybowało, nie? Gdzie my idziemy? Teraz? Aha, bo ja poszłam za strzałkami. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Do kogo ja miałam iść? Do Dina? Do Dina. O kurwica, Harry Potter. Siema Gierczak, dzień dobry. Czy szósta część jest jeszcze w ogóle sensowna do ogrania, czy już nie? O, uciekło mi! Szósta jeszcze tak. Okej. Okay. No to jeszcze szóstą, tylko szóstej nie mam. Ktoś ma szóstą, chciałby podarować? Ach. Misy nie są do wywalenia, dobra. Duby smalone. Pilność w nauce. Możesz wejść. No dobra, no to spróbujemy, może gdzieś tam na lekko złapię. Szara dama mogłaby pomóc mi w pracy domowej. La la la, la 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 la, la la la. Kyla! Nowoczesna. Ale one się nie wliczają! Dziękuję bardzo! Ale dziękuję za 5 subskrypcji! Bardzo mi miło, dziękuję bardzo! Będzie czytane. Dziękuję bardzo, Kylo. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Kylo 92 XD Gifted Tier 1 Sub Tolonelines 7. Mamy wszystkie gargulce. Super. Mogę przepisać od was później w sypialni? Lepiej zapytaj Hermiony. Tylko po spotkaniu GD. Jasne, na razie. Dziękuję, bardzo mi miło, Kylo. Bardzo dziękuję. O, jeszcze mamy trzy osoby. Kylo 92 XD Gifted Tier 1 Sub Toka Album 07. Tytyry, tytyry. Tytyry, 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 tytyry. No nic, no, ale widzowie wiecie, co to oznacza. Mam trochę chrypkę. Kylo 92 XD Gifted Tier 1 Sub to Plompks. Tytyry. Tytyry, 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 tytyry. Kylo 92. Dziękuję bardzo, Kylo. Thank you very much. Słuchajcie. Wiecie to, co oznacza, jak ktoś 5 subów rozdaje. Witamy w gronie nowych subskrybentów. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać w ogóle. Pogrom. Loneliness 7. Kaboom 07. Plomp X oraz Mr. Premi. Witajcie w gronie subskrybentów. Cieszcie się emotkami, cieszcie się ikonką przyniku i cieszcie się mianem subskrybenta na moim kanale.
Witajcie w gronie foczkowych gigaczetów. Dziękuję bardzo serdecznie, Klo, za skiptowanie 5 subskrypcji na kanale. Dziękuję bardzo. Bardzo doceniam. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Thank you very much. No, tier się liczy niestety. Oj, dziękuję bardzo. Niestety rozdane suby się nie liczą do partnera plus. Ale i tak dziękuję. Za 7 łącznie. Tak, tak, tylko teraz za te 5. Dobra, za 7. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo, Kilo. Bardzo doceniam. Bo sub 3 tierowy liczy się jak 6 zwykłych subów. I never gonna dance again. La 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 la. Czy 7? Nie, 6. Ale mówisz, że gifty czy co? Czy Zachariasz? Zachariasz już gadaliśmy z nim. Genie. Colin. Colin gadaliśmy. Angelina. Czemu mam z nim, a nim gadaliśmy z nimi? Angelina Johnson. Jeszcze raz chodźmy tam. To jest anonimowe gospodynie domowe. Dokładnie. Po miesiąca. No, 30. Nawet sam minister powiedział. 39 teraz. 39. Ale jakby były dwa suby tieru trzeciego, to mielibyśmy już połowę. A osoby z subem tieru trzeciego będą miały rozdanie. U mnie Klaus zostaje obdarowany subem. W ogóle ostatnio mało osób rozdaje suby. Idzie do Snape'a? Nie. Nie, bo mnie nie lubi. Ej, ale dziwię się, że w Hogwarts Legacy nie ma coś takiego jak... Tak, bo to się załaduje. Bo w Hogwarts Legacy nie ma moda na tego, na postaci z Harry'ego Pottera. Tak jakby, wiecie, nałożenie po prostu tych. Chyba, że ktoś robi, tylko jeszcze nie dało o tym znać. Ale mogliby się wziąć. Jak już zrobili tą grę, to mogliby teraz odnowić te gry, które... Albo zrobić nową wersję. Gdzie muszę iść? Ale która to jest Angelina? Chciałabym być tak dobra w Quidditcha jak ty. Może tu jest Angelina. Cześć! O! Czy możesz podać mi hasło dla portretu Giffarda Abbotta? Powiedział, że muszę pomóc uczniowi Hufflepuffu. Słyszałam, że pomogłeś Cedricowi w turnieju trójmagicznym. Hasło to smocze jajo. Dzięki. Wypuśćcie mnie stąd! Okej. Okay. Mafia albo GTA 4. Jak dasz suba trzytierowego, to pomyślę. Gdzie jest tutaj ta... Kogo jeszcze mam zaprosić? W teorii mamy już wszystkich. Ale gdzie otworzę drzwi? Aha, bo ktoś może... O Boże. Kto to? Hermiona? Hermiono, to ja, Angelina. Jacyś ślizgoni zrobili bałagan w Izbie Pamięci i poszli po Filcza. Lepiej ją wypuśćmy. Jak Filcz ją złapie, Umbridge nigdy nie pozwoli zagrać Gryffindorowi. I co, to byłby koniec świata? Zastanówmy się może, jak uwolnić Angelinę. Au. Wingardium Leviosa. Pomóc ci? Wywiesiłam listę członków GD na tablicy. Sprawdźmy, kogo brakuje. Okej, okay, dobra, czyli tutaj na dole.
O kurde. Hej, Angelina! Harry, najwyższy czas. Myślałam, że poszedłeś. Malfoy zabrał mi różdżkę. Musimy tu posprzątać, zanim ślizgoni wrócą tu z Filczem. O Boże. Depulso! Posprzątać, nie usyfić. Liczyłeś i nic nam nie powiedziałeś? Filcz może zaraz tu przyjść. Wingardium Leviosa! Dobrze, rzucaj dalej. Gdyby tylko nie zabrali mi różdżki. Właśnie tak, Harry. Prawie skończone. Szybciej! Wiesz, że Umbridge tylko czeka na pretekst, żeby rozwiązać drużynę. Reparo! Reparo! Ale uwaga! Aha! Ja pierdzielę, musisz to zgłosić w takim razie. Jest tutaj. Mam cię. O co chodzi, panie Filcz? Nie wiem, co tu się działo, ale będę miał oko na was wszystkich. Dzięki, Harry. Nie ma sprawy. Znaleźliśmy miejsce na ćwiczenia GD, na 7 piętrze. Super. Przyprowadzę Alicję i Katie. Jest! Na razie. Mamy to. Nareszcie. To ja w takim razie dodam ten fragment do ostatniego odcinka, bo to jest kurwa bez sensu, że chcieliśmy w tym momencie. Pozdrawiam serdecznie.